Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu najwyższa frekwencja w wyborach parlamentarnych na Mazowszu. Ulica Wiejska w Sadownem rozbudowana. Mazowieccy ratownicy obchodzili Dzień Ratownictwa Medycznego. Frekwencja w wyborach parlamentarnych najwyższa w historii. Sprawdziliśmy, jak głosowali mieszkańcy Mazowsza. Województwo mazowieckie wykazało się imponującą aktywnością obywateli w dniu wyborów. Frekwencja wyniosła aż 79,27%, co daje najlepszy wynik w skali ogólnopolskiej. Wśród miast powyżej 25 tysięcy mieszkańców najwyższą frekwencję odnotowano w Warszawie. Wyniosła ona blisko 85%. Rekord w skali Polski należy do małej wsi Klwów na Mazowszu. Tam do urn poszło 90,57% mieszkańców. Najmniej, bo 59,57% wyborców zagłosowało w gminie Raciąż. Wierzę głęboko, że przywrócimy standardy demokratycznego państwa prawa, że prawdziwa praworządność to będzie prawdziwa praworządność, że też będzie ten rząd prowadził politykę prosamorządową, a nie antysamorządową. Generalnie się cieszę, że wróci do Polski normalność, że wróci prawdziwa uczciwość, samorządność, solidarność, pomocniczość. Uważam, że dobrze się stało, że społeczeństwo w wyborach po prostu opowiedziało się za bardzo konkretnym kierunkiem dalszego rozwoju Polski. Do Sejmu weszło 68 posłów z Mazowsza, 23 kobiety i 45 mężczyzn. Najwięcej głosów wśród mężczyzn zebrał lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, a wśród kobiet Kinga Gajewska, również z Koalicji Obywatelskiej. W Senacie Mazowsze reprezentować będzie 12 senatorów. W wyborach mandaty do Sejmu zdobyło również 3 radnych sejmiku województwa. Mirosław Adam Orliński z PSL-u, Piotr Kandyba z KO i Marcin Grabowski z PiS-u. Ta frekwencja blisko 74,5% można powiedzieć, to jest frekwencja rekordowa, która daje także bardzo mocne mandaty dla tych ugrupowań, które będą sprawowały władzę w Rzeczpospolitej. Tutaj dzisiaj wychodząc z sejmiku województwa, zostając posłami na Sejm, wspólnie z kolegą też posłem Piotrem Kandybą, mam nadzieję, że będziemy godnie reprezentować. Przede wszystkim chciałbym dalej utrzymywać kontakt z mieszkańcami, to dzięki nim jestem tutaj w polskim parlamencie. W polskim Sejmie. Będę chciał działać, mieć spotkania, regularnie się spotykać. Jestem wręcz przekonany, że będziemy w stanie przekonać naszych partnerów w Unii Europejskiej, żeby otrzymać fundusze KPO, które, no, słuchajcie, to dla nas są ogromne inwestycje. Nie tylko dla samorządów, ale także dla przedsiębiorców. I o to będziemy zabiegali. Chciałbym, żebyśmy zaczęli ze sobą współpracować. Możemy się różnić, ale nie musimy sobie skakać do oczu. I dla mnie to jest bardzo duże wyzwanie, oprócz oczywiście wyzwania tego, żeby w samorządach działo się lepiej. Wyborcy po ogłoszeniu wyników wyborów widzą duże szanse na zmianę. Myślę, że Polacy zdali egzamin w tym roku. Ta frekwencja pokazała, że ważne są dla nas kolejne lata, jak będzie funkcjonowała polska gospodarka i nie tylko. Miejmy nadzieję, że Polacy wybrali zgodnie ze swoimi przekonaniami i oby było wszystko dobrze. Cieszy mnie frekwencja i uważam, że jest szansa na odblokowanie środków z Brukseli i dogadanie się z nimi co do praworządności. Rozmowy o przyszłości polskiego rządu nadal trwają. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Wtedy prezydent powierzy misję formowania nowego rządu nowo wybranemu prezesowi Rady Ministrów. Zakończyła się rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Sejmiku Województwa w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Ulica Wiejska w Sadownem to istotny odcinek, który jest częścią drogi krajowej nr 50, stanowiącej otwartą od północy obwodnicę aglomeracji warszawskiej. Mieszkańcy przez wiele lat apelowali o remont tej ruchliwej ulicy. Teraz poruszanie się po niej jest bezpieczne i komfortowe zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. Ta droga była modernizowana ponad 20 lat temu. Teraz dzięki środkom samorządu województwa mazowieckiego w dużej kwocie, bo 4 miliony złotych w ramach zadań ważnych dla równomiernego
wymiernego rozwoju Mazowsza, można było pomyśleć o tej inwestycji. Ta inwestycja to kwota ponad 8 milionów złotych, więc te pozostałe środki rzeczywiście współpraca samorządu powiatowego i samorządu gminy. Jest to drogą powiatową, łączącą dwie części miejscowości Sadowne, przecięte drogą krajową numer 50. Przede wszystkim na poprawa chodnik, poprawa bezpieczeństwa. No, na to mieszkańcy od lat nam zwracali uwagę, prosili. Droga, którą dzisiaj otwieraliśmy, ma długość ponad 2 kilometrów. Droga w ścisłej zabudowie, zatem niezwykle oczekiwana przez mieszkańców. Jak mówią, od ponad 20 lat nieremontowana, bardzo uczęszczana, zatem należało zrobić tam porządek. Bezpieczeństwo gminy poprawiło się bardzo dużo, ponieważ ten chodnik uratował, że tak powiem, życie tutaj mieszkańcom, bo były tutaj wypadki śmiertelne na naszej ulicy również. W tym roku na inwestycje drogowe władze Mazowsza zarezerwowały w budżecie ponad 600 milionów złotych i ponad 220 milionów złotych na utrzymanie tej infrastruktury. Każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie, by nieść pomoc innym. Mazowieccy ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki systemu ratownictwa medycznego obchodzili swoje święto. Dzień Ratownictwa Medycznego obchodzony 13 października to okazja do docenienia tych, którzy ratują życie i zdrowie innych. Z tej okazji samorząd województwa mazowieckiego uhonorował ponad 140 pracowników stacji pogotowia i szpitalnych oddziałów ratunkowych na Mazowszu. Warto sobie uświadomić, że to jest blisko 500 000 wyjazdów w ciągu roku tych naszych 5 stacji pogotowia ratunkowego. To jest prawie 3000 zatrudnionych osób i od nich zależy tak naprawdę bezpieczeństwo zdrowotne naszej wielkiej wspólnoty mazowieckiej. Te karetki i dobrze wykwalifikowana kadra są po prostu niezbędne, żeby nieść pomoc w każdej chwili. Mówimy tutaj o szeregu inwestycji za blisko 100 milionów złotych. To są inwestycje modernizacyjne, odnawiające nie tylko tabor, nie tylko karetki, nie tylko sprzęt, ale też obiekty. Potrzebujemy pomocy ratowników, pielęgniarek systemu, bo też pamiętajmy o tym, że to nie tylko pogotowia ratunkowe, które udzielają nam wyjazdowej pomocy podczas nagłego zachorowania, ale też pracownicy systemu to pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych, czyli szpitali, gdzie zgłaszamy się lub jesteśmy przywiezieni, kiedy potrzebujemy udzielenia pomocy. Dzisiejszy Dzień Ratownictwa Medycznego wpisuje się w 25-lecie Mazowsza i to wtedy właśnie Mazowsze jako nowy samorząd przejęła odpowiedzialność za stację ratownictwa medycznego. Przez te 25 lat ratownictwo zmieniło się diametralnie. Według danych GUS-u w 2022 roku miało miejsce niemal 435 tysięcy interwencji medycznych na Mazowszu. Jest to zawód, który wymaga ciągłego zaangażowania, sprawności nie tylko fizycznej, ale też takiej psychofizycznej, charyzmy. To jest fajna praca, to jest praca z człowiekiem, praca, w której od razu widać efekty, w której owszem jest bardzo dużo sytuacji trudnych, ale też pojawiają się często sytuacje, które naprawdę potrafią zagrzać do dalszej chęci wykonywania tej pracy. Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego połączono ze 125. jubileuszem stołecznego Meditransu. Dzięki wsparciu Mazowsza do warszawskiej stacji trafiło 15 nowoczesnych ambulansów o wartości ponad 10 milionów złotych. Ma być szybciej i bezpieczniej. To też jest podwójne święto, bo nawet najlepiej wykwalifikowany personel, taki jaki jest na Mazowszu, nie może udzielać pomocy, jeśli nie dysponuje odpowiednim sprzętem. Takim sprzętem to jest ambulans przede wszystkim, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, dzięki któremu należymy do ścisłej czołówki europejskiej w tym momencie, jeśli chodzi o wyposażenie. Sejmik województwa z własnego budżetu oraz w ramach środków unijnych sfinansował zakup w sumie blisko 200 karetek oraz remonty budynków stacji pogotowia i wyczekiwania czy zakup sprzętu. Ponad 28 milionów złotych na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt czy remont strażnic. Ruszył nabór wniosków na przyszły rok w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych. Wnioski można składać do 10 listopada. Mamy na terenie województwa mazowieckiego 1900 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 654 są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Co roku przeznaczamy blisko 30 milionów na wsparcie. Z takiego dofinansowania skorzystała gmina Bodzanów w powiecie płockim. Od 2020 roku co roku inwestujemy w ten budynek.
począwszy od podłączenia do kanalizacji w roku 2020 i wymiany bramy garażowej. W kolejnym roku wymieniliśmy poszycie dachowe, w następnym dokonaliśmy termomodernizacji obiektu, natomiast w tym roku wyremontowaliśmy remizę, jedno pomieszczenie, które wymagało tego remontu od wielu lat. Przez ten czas strażacy z OSP Bodzanów dostali wsparcie, również jeżeli chodzi o wyposażenie, o samochód lekki, czyli to doposażenie w tym czasie na sprzęt strażacki to około 300 tysięcy złotych dodatkowo. Pieniądze z programu wsparcia trafiły również do powiatu siedleckiego i mińskiego. My wiemy, jak bardzo są nam potrzebni strażacy ochotnicy i że zawsze są pierwsi na miejscu zdarzenia. I jeżeli ich dobrze zabezpieczymy, są dobrze wyszkoleni i mają dobry sprzęt, to my jesteśmy bezpieczniejsi. Dzisiaj z Urzędu Marszałkowskiego na Ochotnicze Straże Pożarne otrzymaliśmy około 50 tysięcy złotych. To jest dla dwóch jednostek, dla jednostki OSP Mokobody, która jest w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego i dla innej jednostki Ziomaki, gdzie będzie to sprzęt ochrony osobistej Nomexy. W tym roku dostaliśmy finansowanie na sprzęt strażacki ponad 300 tysięcy złotych. To są ogromne pieniądze. Cieszę się, mam 8 jednostek OSP. Dzięki tym pieniądzom wszystkie te jednostki będą wyposażone, super przygotowane do działań bojowych, służąc mieszkańcom gminy Kołusz, no ale nie tylko. Oprócz wsparcia finansowego, władze Mazowsza doceniają najodważniejszych strażaków, wyróżniając ich tytułem Strażaka Miesiąca. Zostałem zgłoszony przez moją straż OSP Sterdiń, gdyż tam wydarzyły się takie tragiczne wydarzenia, w którym brałem udział, gdzie uratowałem kobietę tonącą. Nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyłem, ale też nie czuję się w jakimś stopniu żadnym bohaterem, jak niektórzy mnie tak nazywają, ale dla mnie to było bardzo trudne przeżycie. Trudno mi mówić o tym nawet. No. I to pokazuje, że ochotnicy strażacy są w każdej sytuacji ekstremalnej gotowi nieść pomoc, często ryzykując własne życie czy zdrowie. Podziękowaliśmy mu, bo to jest taki wzór do postępowania dla wszystkich ludzi, ale dla strażaków przede wszystkim. W tym roku do mazowieckich jednostek OSP trafiły lub trafią między innymi 102 wozy bojowe, a 237 budynków strażnic zostanie zmodernizowanych. Do 10 listopada miasta, gminy i sołectwa mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych na przyszły rok. Sejmik Mazowsza zarezerwował na ten cel ponad 28 milionów złotych. A na koniec zapraszam jeszcze Państwa na 13. Forum Rozwoju Mazowsza poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu, które odbędzie się już 14 i 15 listopada w Warszawie. To będą 2 dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń, 4 strefy tematyczne, 15 debat z polskimi i zagranicznymi ekspertami, warsztaty, symulacje i prezentacje, które mają inspirować do kolejnych ciekawych projektów w regionie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować na stronie forumrozwojumazowsza.pl. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!